Nie wiedziałem, czy nagrywać ten film, czy nie. Ale tak czytam te komentarze na tym wykopie, że aż normalnie szczęka opada. Poziom ich to jest naprawdę żałosny. No ale cóż, nagram dla nich ten jeden film, żeby chociaż wiedzieli, że żyję. Że sobie nie odebrałem życia tak, jak wszyscy myśleli. Bo do tego dążyli. Mówili, żebym się powiesił, utopił, albo no po prostu, albo żebym harakiri popełnił, czy sekuku. Takie rzeczy gadali. Mówili, że och, ja na twoim miejscu to już dawno bym się zabił, powiesiłbym się i miałbym święty spokój. Nie, ja się nie będę wieszał i nie będę się zabijał. Póki co żyję, żyję i nadal walczę. Sprawy sądowe są jeszcze w toku, ale mogę wam się pochwalić jedną rzeczą. Wygrałem z tą mędą z Ciechocinka. Ostatecznie wyrok zapadł nakazowy zapłaty. Sprawa jest już u komornika. Kwestia czasu, aż komornik zacznie działać. Zrobimy powtórkę sprzed 2 albo 3 lat. I znowu wygram. Wtedy wygrałem 4700 zł. Więcej, plus 100 zł z licytacji to 4800. I teraz wygram 1045 zł plus odsetki. A, jeszcze 100 zł za pozew. No, myślę, że z jakieś 1500 ze wszystkim wyjdzie. Im dłużej będzie zwlekać z zapłatą, tym gorzej dla niej. Póki co nie będzie żadnych live'ów. W przyszłym roku będzie już postawione dojo boskiego smoka. Prawdziwe. Zaczynam już przygotowania. Zaczynam już obmyślać projekty, składować materiały. Kwestia czasu. Na pewno jest bliżej niż dalej. Jeśli chodzi o sprawy sądowe, no to jeszcze wam powiem, że oprócz tego pokonałem policję w Płocku. Zostało zasądzone mi odszkodowania. Została uznana wina policjantów. 5 policjantów. No, plus dyżurny i komendant, to 7 osób. A do tego jeszcze dojdzie prokurator i 2 radców prawnych. Wszystkich ich pokonałem sam. Jeśli takie szychy pokonałem, to wyobraźcie sobie, co zrobię z takimi wykopkami karaczanami. Już niedługo. Mam zbyt silny charakter. A Naruto nauczył mnie, żeby się nigdy nie poddawać. I się nie poddam. Choćby nie wiem, jaka beznadziejna sprawa była. Jakby już w ogóle nie było żadnej nadziei. Nie poddam się. Będę walczył do samego końca. Pokonam każdego, kto stanie mi na drodze. Nie ma znaczenia, czy to będzie 2 prokuratorów, 2 adwokatów, 2 radców prawnych. Kompletnie nie ma znaczenia, kto to będzie. Stawię czoła każdemu. Postawię się każdemu. Będę pisał pozwy, skargi, zawiadomienia, zażalenia. Wszystko, co tylko będę mógł, to będę pisał. Jeszcze taki się nie narodził, który by mnie przestraszył. Nikomu się nie ugnę. A karaczany? Karaczany to pestka. To są pchły w szyi gnidy. A wykopki nie lepsze. Tak bardzo chcieliście mistrza słuchać? To słuchajcie, bo szybko następnego filmiku nie będzie. Musiałem wiele spraw przemyśleć i na pewno już nie popełnię tych samych błędów co kiedyś. Od tamtego czasu, od stycznia 2020 roku, nie straciłem ani złotówki na żadną mędę, na żadną jakąś blać z portalów randkowych. Nigdzie na razie się aż tak nie sparzyłem się już, bo pousuwałem wszelkie konta. Jeśli konto jest na Tinderze, to jest ono tylko dlatego, że za wcześnie usunąłem Facebooka, a Facebook był połączony z Tinderem. Za szybko usunąłem Facebooka i nie zdążyłem wylogować się z Tindera. Dlatego to konto jest i nie mam do niego dostępu. Nikt nie ma dostępu. Nawet jeśli ktoś napisze wiadomość, to jej nigdy nie odczytam.
Także nie mam kont na żadnych portalach randkowych, żadna fotka, żadne Tindery. Jedyne co mam to Facebooka, Instagrama i no i YouTube'a. I to wszystko. Instagrama chyba też usunę. Na co mi to? Instagram to jest dobre dla takich, co lubią robić zdjęcia, a ja akurat taki nie jestem. Czyli już niedługo Instagram też przestanie istnieć. Messenger, Facebook jest tylko do kontaktu. No YouTube tylko do tych filmików, ale też miałem bardzo długi zastój. Rok albo i lepiej. Ale przekonałem się, że karaczany i wykopki nie dają za wygraną, nawet jeśli ja w sieci się nie ogłaszam. Nie robię filmików, nie robię live'ów, nie daję się podpuszczać, a mimo to oni nie dają za wygraną. Podpuszczają, podjudzają, prowokują, tworzą fałszywe konta na różnych stronach, chociażby nawet na TikToku. Ostatnio zauważyłem kilka fałszywych kont na TikToku, co bardzo mnie wkurzyło. Ale wszystkie konta zgłosiłem. Nie wiem, ile tych kont zostało usuniętych. Pamiętam, że 3 czy 4 znalazłem. Żadno nie jest moje, oczywiście. Mimo, że materiały są moje, bo są zaczerpnięte z mojego kanału YouTube'a. I to jeszcze pozostawiali je z innymi filmikami znalezionymi w internecie, chociażby tam były jakieś dwie Ukrainki i jest coś tam, że ja niby z nich się śmieję. Nic z tych rzeczy, to nie jest moja robota, ja takich kont nie tworzę. Poza tym uważam, że takie konta jak TikToki, Instagramy to są dziecinne igraszki, to są portale dla dzieci, dla nastolatków, a zwłaszcza dla amerykańskich nastolatków. Ja jestem za stary i za poważny facet, żeby się bawić w takie rzeczy. Ja mam swoje priorytety, mam swoje cele, marzenia, ambicje, plany, do których będę dążył i będę je spełniał. Wiele jeszcze przede mną. Wiele już osiągnąłem, ale jeszcze wiele rzeczy przede mną. Dojo muszę wybudować. Muszę wybudować moją oazę ciszy i spokoju. Miejsce do treningu i medytacji. Miejsce do wiecznego spokoju. I wybuduję je. I nikt mi nie stanie na drodze. Nikt mi w tym nie przeszkodzi. Zająłem się sportem. Muszę wrócić do formy. Znowu zacząłem grać w koszykówkę. Na końcu tego filmiku będzie pokazany kolejny słynny rzut Midorimy. Tylko tym razem z innej perspektywy. Ale zestawię dwa, żeby było, że z jednej i z drugiej strony potrafię dorzucić. A oczywiście jest to z połowy boiska. Nie wiem, czy którykolwiek zawodnik NBA mógłby się tym pochwalić. Poza tym, jak widzicie, ściąłem trochę włosy. Sajańskie nadal są, ale są umyte i nie bardzo stoją. Poza tym zgoliłem zarost, bo był straszny, był straszny. Żydowski to mało powiedziane. Był arabski. No totalnie taki jak muzułmański. Ale już chyba do takiego się nie zapuszczę. Zagram wam też na okarynie na filmiku. Złączę kilka filmików w jedno. Z Krillanem mam cały czas kontakt. Planuję go wkrótce odwiedzić. Już niedługo, pod koniec miesiąca. Będzie super zabawa. Poza tym niedługo mam urodziny. Mam nadzieję, że ten dzień będzie już zupełnie inny niż roki 2 lata temu. Że obejdzie się bez przykrych niespodzianek, nalotów. Ja nie mam zamiaru już dłużej bawić się w żadne sądy, w żadne pisanie kolejnych pozwów. Pozew do tej suki był ostatnim i na tym sprawę zakończam. Nigdy więcej żadnych pozwów o zapłatę. Wnioski wszelkie już wyciągnąłem ze swoich błędów. Błędy z przeszłości, błędy z bycia głupim i naiwnym, dobrodusznym i życzliwym, współczującym. Litość to zbrodnia.
A strata pieniędzy to jest kara. Ale ja już powiedziałem sobie dosyć. Koniec z jakimikolwiek pomocami. Koniec z szukaniem jakichkolwiek dziewczyn, znajomości, miłości. Postanawiam, że będę żył w celibacie i będę wiecznym singlem, wiecznym kawalerem, wiecznym samotnikiem. Nigdy w życiu się nie zwiążę z żadną dziewczyną, chyba że z tą jedną, jedyną, która mnie kiedyś opuściła, jeśli kiedykolwiek zmieni zdanie. Ale szczerze mówiąc, nie zanosi się na to. Tak już zostanie. Także możecie być pewni, że już przypałów z mojej strony nie będzie. Skończyła się zabawa dla was, skończyła się imba. Imba czy imba? Imba. Skończyła się imba. Koniec polewki, koniec beki. Wszechstronny mistrz ogarnia się. Koniec z jakimikolwiek wezwaniami. Koniec z jakimikolwiek donosami. Policja już nie będzie taka głupia, żeby wasze donosy przyjmować i mnie nachodzić. Skończyło się. Policja też już wnioski wyciągnęła. Także wszelkie możliwe donosy mogą już traktować jako próbę ataku, nękania, stalkingu ze strony moich prześladowców. Wiedzą, że ja nigdy żadnego donosu sam na siebie nie napisałem. Wiedzą, że to wszystko jest sprawa moich prześladowców, którzy bronili zaciekle tej kabanosowej królowej z Ciechocinka. Ale każdy musi się ogarnąć. Nawet policja nie może dawać się wiecznie robić w konia, bo to też psuje ich reputację. Jak teraz się czują, kiedy przegrali z Boskim Smokiem w sądzie? Bo przegrali. Zostało mi zasądzone odszkodowanie. Nie powiem w jakiej kwocie, bo byście się przewrócili. Ale najważniejsze, że ja wygrałem. Wygrałem będąc kompletnie sam, nie mając żadnego adwokata ani pomocy prawnej. Wszystko osiągnąłem sam. I to jest dla mnie największa duma i satysfakcja. Pokonać takie szychy. A poza tym w internecie, w telewizji, w różnych reportażach słyszy się, że policja pobiła niewłaściwą osobę, a sprawa została umorzona i nic z tym nie zrobiono. Albo zamknęli kogoś na długi czas, a okazało się, że zamknęli niewinną osobę i też nic nie zrobili w tej sprawie. A ja? U mnie tylko było, można powiedzieć, przeszukanie mieszkania. No i fakt, skuli mnie w tej kajdanki, bo się mnie bali. Bali się, że ja ich zabiję, że ich mieczem przebiję. Że co tam jeszcze? Próbuję sobie przypomnieć treść tego donosu. A, było tam, że wyskoczę z balkonu, zjem flaki. Takie rzeczy te karaczany pisały, że to się w głowie nie mieści. Nawet chcę już o tym zapomnieć, a to już jest kwestia czasu, żeby o tym zapomnieć, bo to było tak głupie, tak beznadziejne, że to się w głowie nie mieści. To tylko świadczy o tym, że karaczany to są debile. To są debile, których trzeba leczyć. Nigdy nie zaznali miłości ze strony kobiety ani rodziny, ze strony matki i ojca. Są takimi pasożytami, odludkami społecznymi, piwniczakami, którzy nie mają nic innego w życiu do roboty, tylko uprzykrzać życie innym, dlatego że sami mają je zjebane. Tak podejrzewam. Takie właśnie są karaczany. A jeszcze wam powiem, że policja ustaliła trójkę karaczanów z moją pomocą oczywiście, bo sami by sobie z tym nie poradzili. Mogę wam powiedzieć, że jeden karaczan jest z Wodzisławia Śląskiego, drugi jest z Lidzbarka Warmińskiego, a trzeci jest z Władysławowa. Tylko tyle wam powiem. A imię, nazwiska to oni już będą wiedzieli, dlatego że już dużo, dużo z nich dostali wezwania na przesłuchania. Karaczany są na tyle zesrane, że już jeden drugiemu się zwierza, co ma zrobić. Czy dysk zakopywać w ziemi, czy wyrzucić do morza. Takie są już karaczany zesrane. Także wszystko idzie w dobrą stronę. Chcę, żebyście to przyjęli do wiadomości, że koniec z wszelkimi możliwymi głupimi
rzeczami z mojej strony. Od tej pory mój kanał będzie się koncentrował i wyłącznie na mojej pasji, jaką są sztuki walki, anime, bycie takim mędrcem, filozofem życia. Także możemy rozmawiać o wszystkim. Możemy rozmawiać o związkach, o miłości, o seksie. O wszystkim możemy rozmawiać. Ale koniec z jakimikolwiek głupimi, beznadziejnymi, dziecinnymi zagrywkami. Koniec z jakimikolwiek donosami fałszywymi. Mam nadzieję, że to do Was dotrze, że ze mną żartów nie ma, skoro policja przegrała i ta Menda Ściechocinka także. To będzie to definitywny koniec jakichkolwiek beznadziejnych i dziecinnych zagrywek. Wiecie, że ze mną żartów nie ma, a ja nigdy nie rzucam słów na wiatr. Także sprawa z wykopem.pl w Poznaniu już niebawem. Pojadę do tego Poznania osobiście i stawię czoła nawet całemu temu założycielowi wykopu. Nie wiem, czy to jest ten słynny Michał Białek, o którym tak wszyscy mówią. Nieważne, kto by to nie był, stawię mu czoła i powiem, że to on jest sprawcą mojego nękania. Dlatego, że nikt nic nie zrobił, kiedy interweniowałem tak wiele razy. Pisałem prośby, pisałem oficjalne pisma. Dopiero pomógł pozew. Ale już mam nadzieję, że to będzie koniec, bo ja też mam swoje granice. Mam swoje zdrowie, jedno jedyne. I muszę o nie dbać. I muszę żyć jak najdłużej, bo jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, wielu wrogów do pokonania, wiele marzeń do spełnienia, wiele przyjaźni do nawiązania. Tylko tyle wam powiem. Kiedy pokonam karaczany i wykopki, to będzie definitywny koniec. Już jakikolwiek pozew z mojej strony nigdy, nigdy w życiu nie zostanie wysłany. Pokonałem Mendy Ściechocinka. Tak wiele czasu mi to zajmowało, ale ją pokonałem. I to mi wystarczy. Nie muszę się na niej mścić nie wiadomo za jakie krzywdy. Sprawiedliwości nie to, że stała się zadość. To ja dokonałem tej sprawiedliwości, nikt więcej. To moja nieustępliwość. To moje bycie upartym i konsekwentnym w dążeniu do celu. Także niech wszyscy dadzą sobie spokój. Temat Emilki Ściechocinka zostaje oficjalnie zakończony, zażegnany i rozwiązany. Jej się po prostu należało. Należało się za to, co mi zrobiła, za to, jak mnie traktowała, za to, jak za kogo mnie uważała. A skoro nie potrafiła docenić tego i kogo ma, no to trudno. Przyszło jej zapłacić cenę. Zapłaciła. A raczej zapłaciła raz i zapłaci drugi raz. I mam nadzieję, że to będzie ostatni raz. Bo ja już z nią kompletnie nie mam żadnego kontaktu już od 2 lat. No. I to tyle. Mam nadzieję, że to wam wystarczy, bo prędzej filmiku żadnego nie będzie. Także apeluję do was. Usuńcie wszystkie konta na TikToku, usuńcie cały hashtag wykopu, bo inaczej moja vendetta się nie skończy. Będę was ścigał do upadłego. Nieważne ile czasu mi to minie, już zdążyliście się przekonać, że słów na wiatr nie rzucam, że zawsze dotrzymuję słowa, że nie ma siły, która by mnie powstrzymała przed dążeniem do mojego celu. Jak sobie coś raz postanowię, to tak będzie. Nieważne ile lat upłynie. Może upłynąć nawet 10 lat i będę ciągle w tym postanowieniu żył i tkwił. To tyle.